Dwóch rosłych gości potrafiących nokautować naprzeciwko siebie to przynajmniej 4 szanse na jeden piękny nokaut w jednej bardzo ciekawej walce. Pierwsza reakcja na propozycję rywala na walkę majową. Aż się zrobiło mi ciepło, przeszły ciarki po plecach. Uśmiechnąłem się, no i mówię, o kurczę, będzie mocna walka. Praca błyskawicznie na nogi Rafał. That's the main thing why I train, to show how good I am, to show to the crowd that I'm the best in that division. Znam go bardzo dobrze. Okiem kibica to nawet lubię takich zawodników walczących w takim stylu, nie kalkulujących, idących na mocne wymiany. Rafał is a big guy, very physically strong. He's on a good winning streak. Mocne strony Iwana Erslana, mocne ciosy, dobra praca na nogach, dynamiczne akcje, wejścia. He's heavy hitter, brawler, I would say. Technically, I'm not impressed with any of his game. Obaj zawodnicy zdobyli już reputację dwóch najniebezpieczniejszych zawodników wagi półciężkiej w Europie i to z prawdziwą siłą KO. W sumie mają 17 nokautów i 18 walk skończonych w pierwszej rundzie. Czas, aby zawodnicy złożyli swoją finalną deklarację. Idealny przebieg tej walki to szybki knockout w 10 sekundzie, szybka walka bez kontuzji, dziękuję, do widzenia, dawać następnego, ale druga część taka też siedzi we mnie, że to po prostu może być wojna wyniszczająca, kibice się ekscytują tą walką, zmiany tempa, raz ja jestem na górze, raz on jest na górze, przewaga z jednej strony, raz z drugiej, jest to ryzyko, ale to jest i szansa. Watch out what you wish for, I want a real slugfest and a bloody war. Rafał, bring your best game. Believe me, 28, I will rip your head off. Iwan, walka z tobą będzie dla mnie dużym wyzwaniem, ale ja lubię duże wyzwania, lubię być underdogiem i ja wiem, że ja to wygram.